wieczór, moi kochani. Jak się bawicie? Że widzicie, jak ja się bawię. W gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że chujowo. Nie mogę, tak? Będę z wami zupełnie szczery. To nagranie... to jest moje drugie podejście, pod to nagranie. Podziękujcie ślicznie Konami, ja już podziękowałem. Za to, że wymyśla popierdolonych przeciwników, zjebane sterowanie, toporne niczym z epoki kamienia. Działa mi na nerwy, podnosi mi ciśnienie. Już pal licho, że zdążyłem na 5 minut po rozpoczęciu gry, czy tam 10, zginąć dwa razy. Whatever. Już pomijam to, że za każdym razem gra ładuje się tyle, że srał ją pies. Okej, pierdolić tą mapę. Mam wrażenie, że za każdym razem naprawdę gra wczytuje mi się od samego początku do samego końca. Widzicie, tu mamy spetryfikowanego towarzysza. My musimy iść w tą stronę. Moi drodzy, ale skąd to, że mam drugie podejście pod to nagranie? I dokładnie z momentu, kiedy skończyliśmy poprzedni odcinek. Moi drodzy, dlatego, że gra stwierdziła przy ładowaniu któryś raz z rzędu, że w sumie dlaczego by nie wypierdoli mi się doszczętnie i dlatego sobie jeszcze raz wracamy. Naprawdę, ja mam podniesione ciśnienie i tylko moja uczciwość wobec was i to, że ktoś to może jednak chce oglądać, sprawia, że nie jebnąłem tym odcinkiem i nagram ten odcinek. Natomiast jestem praktycznie przekonany, że będzie to ostatni odcinek. Mojej przygody z Silent Hillem, ponieważ ta gra psuje mi nerwy bardziej niż World of Tanks swego czasu. A ja naprawdę znajdę sobie fajniejsze, przyjemniejsze tytuły, przy których i ja, i wy będę się dobrze bawił, na pewno lepiej niż przy tym. Także mówię, to jest ostatnie nasze spotkanie z tym tytułem. Nie sądzę, żeby którekolwiek z was prosiło mnie o to, żebym kontynuował. Tą serię nikomu chyba właściwie na tym nie zależy. A takie dobre chęci miałem, moi drodzy. Taki sentyment przemawiał za tą grą. A tu lipa. No niestety, na pewno tam są same skarby, ale niestety nie mamy jak się do tej szafeczki dostać, gdyż żadnego kodu nie uzyskaliśmy. Moi drodzy, zastanawiam się, co to jest, bo te samochody wyglądają na dosyć nieużywane. Długo. No nic. Teraz mi powiedzcie, gdzie ja w takim razie muszę iść, żeby się stąd wydostać. No właśnie. Niepozorna dźwigienka stercząca jak kuktas ze ściany. A ja nie ogarnąłem. Nie wiem, czy to już mówiłem, moi drodzy, ale jak macie ochotę, podać mi jakiś magiczny tytuł, w który chcielibyście pooglądać, w który chciałbym, żebyście zagrali.
Żebym ja zagrał właściwie, przepraszam bardzo. Myślałem, że może zegar tutaj jest jakąś podpowiedzią. Czekajcie, moi drodzy. O właśnie, dokonał sobie lekkiego oświetlenia pomieszczenia, bo trochę mnie ślepia zaczęły boleć. Także jest jasno, whatever. Pum, 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 no to pojeżdżone. Fantastycznie, ja mam końcówkę życia. Jeden pocisk w pistolecie. On ma dwie maczugi. I chyba kpicie. Chyba kpicie, że ja mam to wygrać. I że niby jak. Moi drodzy, naprawdę chciałem serdecznie nagrać ten odcinek dla was. Nie przewiduję takiej możliwości. No dobra, moi drodzy. Jesteśmy z powrotem. Poziom naszego życia nieszczególnie uległ zmianie. Ilość amunicji tym bardziej. Ja się nawet nie będę wygłupiał w strzelanie w tego typa. Kutasu ręki. No to wątpię, żeby ona to przeżyła. Jeśli to przeżyła, to naprawdę jestem pełen podziwu. A gdyby się tak... Teraz się nagle nie chcesz... No ja pierdolę. Kuźwa, jak biegam przez korytarz, to koleś się... Dobra, no i co? I srał cię pies. O, ładne nogi. Moi drodzy i kochani, miałbym dla was ogłoszenie parafialne. To było nasze ostatnie spotkanie z Silent Hill Homecoming. Z całego serca gorąco odradzam jakiekolwiek kupowanie, a nawet branie za darmo tej gry. Dawno nie grałem w tak ogromny krab. Mogłem posłuchać ludzi mówiących o tej, opowiadających o tej grze, ale stwierdziłem, że ja mam większy sentyment do Silent Hill. Owszem, miałem w tym momencie, nienawidzę tej gry, łącznie z konami razem wzięte. Mogą wziąć i wypierdalać. Także moi drodzy, wybaczcie, chciałem dobrze, chciałem nagrać wam odcinek, pokazać wam, jak się można niesamowicie dobrze bawić. Ale za bardzo cenię swoje i wasze, ale przede wszystkim swoje nerwy, także moi drodzy, zobaczymy się za jakiś czas, już niebawem, na jakimś kolejnym tytułem, niech tylko coś wygrzebie, wymyślę. I tyle. Także dziękuję ślicznie, przepraszam i do zobaczenia, pa pa.